chciałam Wam powiedzieć, że weekend spędzamy na spokojnie. Mąż pracuje, także nigdzie nie jedziemy, tylko tak lokalnie bardziej jesteśmy. Dziewczynki sobie odpoczywają, o teraz mają przerwę, tam bajeczka. Tam Matysia coś tam sobie ćwiczy. Bo ja wiecie co robię? Zaraz Wam pokażę. Podsmażam lekko szpinak. Tutaj będę ten szpinak przekładam, bo mam bardzo dużą torebkę, dlatego tak na kilka razy muszę podsmażyć. Tutaj podgotuję warzywka typu marchewka, groszek, kukurydza. Kochani, mam tutaj już wcześniej zamrożone pieczarki poporcjowane. Też je podsmażę z cebulką. I wszystko to tutaj wymieszam, dam suszone pomidory do tego, serka żółtego, wszystko ładnie wymieszam, usmażę naleśniki i zrobię krokiety z warzywami. One są naprawdę przepyszne, także jak nie macie pomysłu na obiad czy jakieś fajne danie, ktoś ma Was odwiedzić, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. Czyli tak, szpinak, pieczarki, warzywa. Podgotować mogą być inne, nie muszą być dokładnie takie jak ja tu dałam, można też gotową kukurydzę czy groszek z puszki, akurat miałam mrożonkę taką i serek żółty, taki mocniejszy smak, widzicie cheddara. Tutaj mam Stiltona, dam kawałek takiego pleśniaczka, żeby podkręcić smak, przyprawy, bazylia, zioła prowansalskie, odrobina czosnku, pieprzu. No i tak kochani, ja tutaj zabieram się dalej za robienie tych krokietów, jeszcze pewnie coś nagram w związku z nimi. Ucieka mi jakoś ostrość, widzę, nie wiem czemu. I zrobiłam sobie też herbatkę, pokażę Wam w jakim wielkim kubku. W takim ogromnym kubku, to jest tak naprawdę kubek mojego męża, ale jak ja bardzo lubię w ogóle pić herbatę i tak sobie pomyślałam, że jak zrobię sobie tą herbatę w tak olbrzymim kubku, piję w ogóle puera czerwonego, zaraz Wam pokażę co piję. Jeszcze jest gorąca, to mi ta herbata wystarcza na jakiś czas, a tak to co chwilę mam ochotę robić kolejną. Zaraz Wam kochani pokażę co ja dokładnie piję. Ja bardzo lubię, już Wam tutaj pokażę, Bioactive Puer herbata czerwona z cytryną. I ta herbata według mnie jest taka troszkę, wiecie co, ona jest taka oczyszczająca jakby troszkę, mam wrażenie. Zaraz Wam coś przeczytam może z tyłu. Jej nazwa pochodzi puer od miasteczka w chińskiej prowincji Yunnan. To herbata, która jak dobre wino długo dojrzewa. Zebrane liście po wstępnej fermentacji leżakują 5-6 lat w ciemnym, wilgotnym miejscu. Zachodzące w tym czasie procesy wpływają na wyjątkową wartość naparu i jego ziemisty smak. I ona ma taki trochę smak jak siano. Naprawdę, ona ma taki trochę smak. Mamy herbatka czerwona puer z cytrynką. Już takie wielkie opakowanie, a niewiele z niego zostało. I pokażę Wam jeszcze co piję ostatnio na zmianę z tą czerwoną herbatą. Piję też Bioactive zielona herbata z owocem pigwy. Zielona herbatka jest bardzo zdrowa, ją bardzo lubię też i tak naprawdę piję ją na równi z czerwoną. Nie, nawet chyba więcej zielonej ostatnio piję, ja jej nie dosładzam, ponieważ mi nie przeszkadza smak zielonej herbaty, wręcz ją lubię. Kochani, muszę szybko kończyć, bo szpinak mi się zaczyna przypalać w głowie. No taką czapkę do cooking. A skąd ty ją wzięłaś? No dostałam. W szkole? No. Opowiedz o tym. No robiłam kanapkę z łobyczem, takie panie dwie przyszły do mnie, no i dały mi i robiliśmy z nimi kanapki, no i ja mogłam wziąć tą czapkę. Aha, no to super. I przyszłaś w tej czapce mi teraz pomóc, tak? Tak.
Majtki nas otoczyły! Na a czemu żeście założyły majtki na głowę? Nie założyliśmy. Same się założyły? No, one poszły na nasze głowy i nas wykończyły. Aha, a co robicie, że macie majtki na głowie? Sprzątamy w szafce. Z bielizną? Tak. To proszę iść posprzątać szafce z bielizną. Bez... I zdejmijcie te majtochy. Kochani, mam dla was haul zakupowy z polskiego sklepu. Zobaczcie, ile serków Rolmle. Czy nie zawsze można u nas dostać w sklepie polskim moje i dzieci ulubione serki. To są serki Rolmle o smaku waniliowym, mleko, mlek Pol. Powiem wam, że ja uwielbiam te serki, one są o dużej pojemności, od razu mąż wziął, ja je jem z płatkami na przykład kukurydzianymi, takimi najzwyklejszymi, z soczkiem malinowym, no co mi tam podleci. Tutaj mąż prosiłam, żeby mi kupił twaróg, kupił mi taki najlepszy, jaki lubię, jak widzicie tak on wygląda, 4 kostki, dlatego że będę robiła niedługo, będę robiła... Pierogi ruskie, właśnie, chcę zrobić pierogi ruskie. Miałam ochotę na trochę słodyczy, jak ktoś wpada na kawkę czy coś, naprawdę nic nie mamy w domu, ostatnio nie jem aż tyle słodyczy, ale tym razem chciałam, żeby mąż trochę kupił słodkich rzeczy, trzeba czasami też odrobinę poszaleć. Rurki waflowe, moje ulubione 7 Days, te z tym białą masą w środku, sobie do pracy mąż wziął tutaj ryby różnego rodzaju i chciałam mąki, ponieważ wiecie, piekę chlebek i mąż mi kupił mąki różne, nie tylko do chleba. Idealna do pierogów, 2 powinny być takie, tak, są 2 do pierogów. Jedna jest do chleba, pełnoziarnista do wypieku chleba, tu też jest do chleba, a tu jest zwykła tortowa, na przykład do naleśników. Wieczorem mamy ochotę coś pochrupać, pomyślałam, że bardzo dawno nie jedliśmy paluszków, widzę, że mąż wziął z sezamem. No i tutaj dzisiaj może sobie na podwieczorek zjemy, po połówce pokroimy troszkę bułeczek. To jest bułka z serem, tu jest chyba z serem i z jakimiś, nie wiem co to jest tak naprawdę, pączek i tutaj też jakiś pączek, 4 takie. I to cały haul zakupowy z polskiego sklepu. Nie, jednak nie aż taka zrobiona z chmur.